Jest mi miło, jako dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej, że w ten sposób realizujemy naszą misję dotarcia do wszystkich z naszymi książkami i informacjami. Także do osób, które mają szczególne potrzeby w tym względzie. W Bibliotece ProMedia w Szczecinie koordynowałam projekt Zobacz i usłysz kulturę, który zwiększa dostępność naszej instytucji dla osób ze specjalnymi potrzebami. Skupiliśmy się na dwóch obszarach – widzenia i słyszenia. Dla osób z dysfunkcją słuchu kupiliśmy przenośne pętle indukcyjne. Wydarzenia realizowane w bibliotece tłumaczyliśmy na język migowy, a archiwalne nagrania z wydarzeń na naszym kanale na YouTubie uzupełniliśmy o transkrypcję. Nasi czytelnicy bardzo często sięgają po książki z serii Wielkie Litery, czytelnicy w różnym wieku i cenią sobie przede wszystkim wygodę czytania. Od początku bardzo dobrze przyjęte zostały też czytniki e-booków. 10 naszych czytników jest od zeszłego roku wciąż w wypożyczeniu. Audiobooki i filmy z audiodeskrypcją w naszych zbiorach są też opatrzone oznaczeniami w alfabecie Braille'a. I to nasi czytelnicy zauważają. Mamy też o to sporo pytań. Co Pani uważa o czytnikach? Czy to jest dobre ułatwienie? Jestem bardzo zadowolona. Wspaniałe urządzenie. Mogę czytać w nocy. Nie potrzebuję światła, bo czytnik jest podświetlony. Jestem krótkowicem. Mogę sobie w różny sposób powiększać, zmniejszać i w ogóle regulować litery. Wielu funkcji jeszcze nie znam, ale wszystko przede mną. Także cieszę się, że w ogóle jest takie urządzenie i cieszę się, że mogłam od Państwa je pożyczyć.